Serdecznie Państwa witam. Nazywam się Joanna Kusiapińska-Gołka. Jestem prezesem Fundacji Pro Polonia i dyrektorem Szkoły Polonijnej imienia generała Stanisława Maczka w Brabancji Północnej, którą ta fundacja prowadzi. Naszą uroczystość rozpoczniemy od odśpiewania hymnu szkoły. Bardzo proszę wszystkich obecnych o towarzyszenie naszym uczniom i kadrze w prezentacji hymnu. Tekst hymnu znajdziecie Państwo w folderku, który otrzymaliście. Tekst i muzykę do hymnu napisał jeden z naszych nauczycieli, pan Przemysław Pysz, nauczyciel historii. Do hymnu. Zbroja skrzydła, ręce bojowy miecz, to pierwsza dywizja pancerna, to wolność naszą i waszą zerwaliśmy krew, by kochaną wolność odebrać. Zawsze gdzieś wróg, z nami jest Bóg, co siłą pamię prawdą wyrwie znów. Taka są jasna i smoka, nie boję się nawet jeśli pisany mi grób, gdy przyjdzie za Polskę umierać. Te słowa każdy z dywizji swej duszy miał, jak przyszło na bredę uderzać. Zagrzywi wróg, z nami jest Bóg, co siłą odebrano wyrwiemy znów. Taka słowiańska jest moda. Generał Maczek to jest nasz najdroższy wódz, co sprytem w tym predzie zasłyną. Kiedy odszedł na miasto rozkazano mu, to żaden tu cywil nie zginął. Zagrzydzić wróg, z nami jest Bóg, co siłą odebrano wyrwiemy znów. Taka słowiańska jest nowa, tak jak i bredzie, tak krzycze odnosimy triumf, a wiedza niech będzie na światłem, aby oświecać na nocą każdą zdrów. Historia nam będzie hetmanem. Zakrzyli wróg, z nami jest Bóg, co siłą odebrano wyrwiemy znów. Taka słowiańska jest nota, pamięci waszej niech po nas zostanie ślad, a Polska już nie zginie. I pod sztandarem dumnie wypnijmy pieśń, niech każdy usłyszy tą pieśń. Przygotowali tulipany na wzór tych, które noszą imię generała Stanisława Maczka. Bardzo proszę uczniów o złożenie tych tulipanów pod portretem generała Maczka, patrona naszej szkoły, i potem zejście z podium i o dołączenie do swoich rodziców. Wszyscy tutaj dzisiaj zgromadzeni w jakiś sposób zaangażowani są w sprawy związane z naszą ojczyzną i dbają o utrzymanie naszej tożsamości narodowej. Ja chciałabym teraz oficjalnie przywitać naszych wspaniałych gości. Pana Adama Jaworskiego, przedstawiciela konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze. Pana Romana Fidla, żołnierza generała Maczka. Oraz pana Aga Fidla, syna pana weterana szanownego. Pana Mariana Słowińskiego, weterana, żołnierza generała Maczka. Pana Ryszarda Bieleckiego, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy wraz z podopiecznymi i uczestnikami wycieczki do Bredy. Panią Zofię Kruch,
właścicielką restauracji Plaje Zakopane. Pana Erika Van Kimbo, Polonusa roku, miłośnika historii. Pana Grzegorza Węgrzyna, który dzisiaj został wysłany przez burmistrza miasta Gryfino, podróżnik i żeglarz. Pana Wojciecha Romaniaka, prezesa grupy rekonstrukcyjnej z Antwerpii. Wraz z członkami grupy rekonstrukcyjnej pierwszej polskiej dywizji pancernej Antwerpia oraz śpiewającą grupą z Belgii. Pana Karola Cygana wraz z kolegami i koleżankami z Husaria Polska Grupa Motocyklowa. Panią Ewę Żywiecką i Ewę Stasinowską, przedstawicielki Polsce Media w Królestwie Niderlandów. Pana Karola Majaka z przedstawicielami paczki dla bohatera w Królestwie Niderlandów. Nie ma w programie, macie Państwo wpisanych gości, ale dołączył do nas i zrobił nam niespodziankę pan Jerzy Samborski, który jest przedstawicielem wyzwoleńczego szlaku pierwszej dywizji pancernej imienia generała Maczka. Rozpocznę od podziękowań specjalnych dla pana Romana Figla, który zawsze towarzyszy nam i naszym dzieciom w uroczystościach, w ważnych wydarzeniach w naszej szkole. Panie Romanie, chciałabym pana zaprosić na scenę. Dzień generała Maczka zorganizowaliśmy, kierując się mottem, to twoje ręce dały mi wolność. Na naszym plakacie zamieściliśmy portret, na którym znalazł się bliski naszej szkole pan weteran, pan Roman Figiel. Chcielibyśmy serdecznie podziękować szanownemu weteranowi za towarzyszenie nam podczas ważnych szkolnych uroczystości. Bardzo proszę dzieci o złożenie podziękowań na ręce pana weterana. Weterany, podziękowanie od naszych dzieci. Wręczamy taki dyplom uznania. Bardzo proszę, to jest dla pana. I mam taki specjalny prezent. To, co znalazło się na naszym plakacie, to twoje ręce dały nam wolność. Panie weteranie, panu i pana kolegom z dywizji serdeczne podziękowania. Jednego żołnierza generała Maczka, który pozostaje w kontakcie z nami. Zapraszam na podium przyjaciela naszej szkoły, pana Mariana Słowińskiego. Osobiście w imieniu społeczności szkoły dziękuję, że jest pan z nami. Od 3 lat pan Marian mówi nam, że to już ostatni raz. I tak myślę, że przez kolejne 100 lat będziemy mieli taką obietnicę. Bardzo się cieszę, że pan Marian do nas dotarł. Proszę o wręczenie podziękowań. Ja pozwolę sobie osobiście. Panie Marianie, dziękujemy. Tym oto dyplomem uznania chcieliśmy też podziękować panu, że jest pan z nami. Pan Marian Słowiński jest najstarszym żołnierzem generała Maczka, który cały szlak bojowy przeszedł. I jeszcze taka niespodzianka, pan Marian za niedługo będzie obchodził swoje 100 lat. I chociaż nie ma tego w programie, ale w sercu wygląda tym, że to jest ten moment, żeby odświetlać 200 lat do naszego programu. 200 lat, 200 lat, niech żyją, żyją nam. Proszę bardzo. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje, żyje nam. Nie.
Ja mam prośbę do obecnych. 200 to za mało, 205. Tak. Na podium inicjatora i założyciela grupy rekonstrukcyjnej, pana Waldemara Gołkę oraz członków grupy. Jest to nasze otwarcie. Zaczynamy. Mamy jeden mundur, mamy plany na 3 kolejne. Gdybym mogła prosić kolegów z grupy rekonstrukcyjnej pierwszej dywizji pancernej Antwerpy o towarzyszenie nam w takim momencie, to zapraszam. I pan w mundurach oczywiście. Bardzo serdecznie zapraszam. Oddaję na chwilę głos założycielowi grupy rekonstrukcyjnej Waldemarowi Gołkę. Dziękuję. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że udało nam się tutaj powołać tę grupę konstrukcyjną. Pierwszą prawdopodobnie w Holandii. Chyba tak, patrzę, że to będzie. Załóżmy, że tak. Nasza grupa rekonstrukcyjna będzie nosiła barwy oraz to są 8 batalion strzelców brabanckich i myślę, że jest nas na razie tylko czwórka, ale to się pięknie rozwinie i będziemy mogli kontynuować tradycję tej brygady. Nazwa, jak już pani dyrektor wcześniej wspomniała, Czarny Diabeł, jest nazwa historyczna. Myślę, że to tyle. Nie będę tutaj jeszcze już nigdy tłumaczył, a kwestia jeszcze może taka, że kolega tutaj odczyta akt erekcyjny, który zostanie podpisany i przekazuję tutaj mikrofon. Pięknie. Dnia 27 października 2018 roku w Sztabie Generalnym Szkoły Polonijnej imienia generała Stanisława Maczka powołuje się niniejszym aktem grupę rekonstrukcyjną pierwszej dywizji pancernej Czarne Diabły. Naczelnym zadaniem jednostki jest kultywowanie wiedzy i pamięci o bohaterach pierwszej dywizji pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka i bohaterach II wojny światowej. Zwierzchnictwo nad jednostką obejmuje Fundacja Propolonia, która na dowódcę jednostki wyznacza Waldemara Gołkę. Niniejszym dokument sporządzany ku pamięci przyszłych pokoleń w obecności świata. Bardzo proszę szanownych weteranów o podpisanie tak ważnego dokumentu. Dziękujemy panu Romanowi, Kiblowi. Jeszcze pan Marian. Serdecznie dziękuję. Gratuluję panu Waldemarowi. Życzę sukcesu i życzę, żeby takie grupy rekonstrukcyjne rosły, żebyśmy mogli współpracować i żebyśmy dzieło naszych weteranów przekazywali najmłodszemu pokoleniu. Po to, co robimy, cel tej grupy rekonstrukcyjnej, którą my chcemy utworzyć, jest taki, żeby zachęcać młodzież i najmłodszych do poznawania historii generała Maczka, jego żołnierzy i żołnierzy, którzy wyzwalali głównie ziemię Europy Zachodniej. No i za tą wolność, która dzisiaj pozwala nam spotkać się i oddychać i bawić się, i cieszyć.
Serdecznie dziękuję panom weteranom, którzy mogą wrócić teraz na miejsca. Proszę opiekunów. Dziękuję bardzo grupom rekonstrukcyjnym. Zapraszam na miejsce. Zapraszam grupę śpiewającą z Belgii, która przyjęła też nasze zaproszenie o odśpiewanie pieśni patriotycznych. Żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. Na życia los, na stos, na stos. O ileż pont, ileż cierpienia, o ileż krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki. Na życia los, na stos, na stos, na stos rzuciliśmy. Na życia los, na stos, na stos. Krzyczeli, żeśmy zrumieniami, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Daliśmy te osamotnieni, a z nami był nasz drogi. Politowania zasadą jest zakrycie krwi. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos, na stos, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos. Słońcu kołysze się stan, dziewczęta zerkają za tłum.
się broni, walka trwa, o wolność, kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój. Nad wolna będzie Warszawa, to broni po wolność na bój. Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się. I spisze sanitariuszka, walczymy i kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strzel. On z batalionu Zośka, a ona kto to wie. Czyło z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój. Lecz wolna będzie Warszawa, to broni po wolność na mój. Niewolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, wyśmiła dwie Filipinki. Zapleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szynki. Czy noc granatem w ręce, dziewczyną w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój. Lecz wolna będzie Warszawa, to broni po wolność na mój. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój. Lecz wolna będzie Warszawa, to broni po wolność. Thank you.
gdy zapłonął nagle świat, bezdroża myślimy przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni, odbieżał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, dzień siwe mgły. Gdy to w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Przez żołądek do serca. Pani Zosiu, bardzo dziękuję za przyjęcie.